suwerenność. Dziś oddajemy hołd i okazujemy szacunek wybitnym mężom stanu, żołnierzom oraz zwykłym obywatelom, którzy 96 lat temu wywalczyli wolną ojczyznę. To dzięki ich wielkiemu poświęceniu, pracy oraz patriotyzmowi po latach zaborów na mapie Europy pojawiła się suwerenna i niepodległa Polska. Szanowni Państwo, Roman Boski napisał kiedyś: jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana służba i praca to patriotyzm XXI wieku. Dobrze. Apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Wrocławia, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu na rynku wrocławskim, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolik, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Halera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykupali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych boju 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego oraz polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy, którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Wzywam absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, poległych w misji poza granicami kraju, w Iraku, kapitana Sławomira Stróżaka, porucznika Daniela Różyńskiego, porucznika Piotra Mazurka, w Afganistanie porucznika Łukasza Kurowskiego, porucznika Roberta Marczewskiego, kapitana Daniela Ambrozińskiego, majora Krzysztofa Woźniaka oraz majora lekarza Jacka Kosteckiego z II Wojskowego Szpitala Polowego, poległego w Iraku. Stańcie do apelu!
Do was zwracam się, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną nas zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Pododdział Straży Miejskiej, prowadzony
razem przez kierownika referatu Zbigniewa Wolonkę. Pododdział rekonstrukcyjny imienia pułku Ułanów Jazłowiecki, którą prowadził Andrzej Kotowski. Orkiestra reprezentacyjna Wojsk Lądowych pod batutą majora Mariusza Dziup. Thank you.
Thank you.
Gimnazjum 18 pamięta. Armia wyklęta. Gimnazjum 18 pamięta.
warto wychodzić we wtorek na ulicę. Zespół szkół numer 14 śpiewa teraz z Legiony.